namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Mateusz Tomczyk, dyrektor finansowy w Independent Trader, portal jakniepłacićpodatków.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Lada chwila, 2023 rok, więc zapytam, co nas czeka, oczywiście w kwestii podatków, właśnie w nowym roku. No i tutaj dobra wiadomość, bo raczej czeka nas kosmetyka, czyli oczywiście zmieniają się przepisy, jak zawsze, ale to już nie będzie taka rewolucja, jak ostatnie lata. Nowy Ład 1.0, Nowy Ład 2.0 sprawił dużo kłopotów, dużo siwych włosów na głowach przedsiębiorców, a teraz mamy trochę więcej spokoju. To nie znaczy, że nic się nie zmienia albo nie ma żadnych dodatkowych rozwiązań, które będzie można wykorzystać w przyszłości. Wręcz przeciwnie. Zawsze coś ciekawego się pojawi, o tym dzisiaj sobie powiemy. Oczywiście są też zmiany na minus i o tych też na pewno nie zapomnimy. Zanim powiemy sobie o zmianach, to może powiemy o czymś, co zmieni się nam, kiedy będziemy składali zeznanie podatkowe za ten rok 2022, a o zmianach, które będą wchodziły w życie w 2023, proponuję, że za chwilkę sobie powiemy. O co chodzi z tymi zmianami na 2022 rok? Zawsze składamy zeznanie podatkowe PIT od naszych przychodów, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy nie prowadzimy działalności gospodarczej. No i jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, to składałeś PIT-a, wyliczałeś, ile podatku trzeba zapłacić. Jeżeli miałeś jakiś zwrot, to miałeś, jeżeli nie, to nie, temat był zamknięty. Ale w tym roku żyliśmy w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy, że mieliśmy inny system podatkowy do stycznia, a inny mieliśmy system podatkowy od lipca, bo nam przecież obniżono stawkę opodatkowania PIT, pojawiły się kwoty wolne i tak dalej. A zatem powinieneś tak naprawdę rozliczyć kilka wariantów PIT, jeżeli zależy Ci na tym, żebyś był najlepiej opodatkowany, czyli zapłacić jak najmniej podatku. Oczywiście nie każdy ma na to czas, ale tak naprawdę powinieneś rozliczyć sobie w jednej, w pierwszej kolejności PIT na zasadach od lipca, PIT na zasadach od stycznia, z małżonkiem, bez małżonka. Zobacz, ile mamy kombinacji PIT-ów, które powinieneś sobie wykalkulować, zanim złożysz ten najlepszy do Urzędu Skarbowego. I uwaga, każdy może się różnić. Stawka podatku będzie inna na tych zeznaniach podatkowych. Oczywiście może być tak, że nie masz na to czasu, nie chcesz tego robić. Powiedzmy, że sobie wylosujesz jeden z tych rodzajów. Powiesz, ok, chyba ten od lipca będzie dla mnie lepszy. Składasz takie zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy powinien, tutaj zawsze moje ulubione słowo, Urząd Skarbowy powinien, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, w ciągu 21 dni wyliczyć Ci hipotetyczne inne wersje, wybrać najbardziej korzystną dla Ciebie i wysłać Ci zwrot podatku na Twoje konto. Wszystko w ciągu 21 dni, cała Polska wysyła PIT. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, to bonusowo dochodzi Ci jeszcze jeden PIT, który trzeba złożyć za działalność gospodarczą i tutaj w niektórych przypadkach możesz rozliczyć swoją działalność na innej formie opodatkowania. To już ustawa wskazuje, z jakiej formy na jaką można przejść, z jakiej nie można i tutaj już Urząd Skarbowy Ci nie pomoże. Tak? Czyli jaką wybierzesz formę opodatkowania w PIT-cie, taką będziesz musiał się rozliczyć. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestię PIT-u, to już wiemy, że będzie ciekawie, jeżeli chodzi o początek roku, no bo tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, jaką formę wybrać. A czy Urząd Skarbowy zawsze wybierze najlepszą dla nas? Mam na razie duże wątpliwości, tak samo jak do tych 21 dni, no bo nie chce mi się wierzyć, że wszyscy dostaną swoje rozliczenie na czas. A jeżeli chodzi z kolei o zmiany, które się pojawiają, to myślę, że najważniejsze zmiany na kolejny rok będą dotyczyły estońskiego CIT-u właśnie. Estoński CIT jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o proces tworzenia, a raczej ból w tworzeniu, jak Nowy Ład 1.0 i 2.0. Estoński CIT 1.0 był kompletną masakrą. To znaczy, że prawie nikt z niego nie skorzystał, chyba około 400 spółek w całej Polsce, 425 bodajże, przeszło na estoński CIT. Były tam bardzo dziwne wymogi, wymogi inwestycyjne, limity przychodów i tak dalej. Na szczęście poluzowano te przepisy, jeżeli chodzi o estoński CIT. Estoński CIT 2.0 wyglądał o wiele lepiej. Efekt? 7000 spółek przeszło na estoński CIT. A aktualnie w 2023 jeszcze trochę te przepisy będą doprecyzowane. Co mnie zawsze zastanawia, dlaczego nie mogliśmy zrobić tego odwrotnie? Czyli nie zrobiliśmy wersji numer 1, daliśmy do opiniowania do ekspertów, oni by zrobili z tego miazgę, zrobilibyśmy wersję numer 2, poprawilibyśmy ją i dopiero wprowadzili w życie. Jakbyśmy tak zrobili przepisy podatkowe, to byśmy uniknęli ogromnego chaosu za ostatnie 2 lata, który się pojawiał. No ale jest jak jest, więc musimy się tego trzymać. O co chodzi z tym estońskim CIT-em i jakie będą zmiany? W ogóle przypomnę jeszcze, co to jest estoński CIT. Estoński CIT polega na tym, że nie płacimy podatku dochodowego w Polsce tak długo, jak nie wypłacimy tych pieniędzy ze spółki w formie dystrybucji zysku do właścicieli. No chyba, że oczywiście mamy jakieś koszty niepodatkowe. Przykładowo mam auto firmowe, ale jeżdżę nim prywatnie, tak? Chcę sobie przewieźć, powiedzmy, pralkę. To w takiej sytuacji powinienem zapłacić ryczałt od z tego tytułu przychodów, ponieważ prywatnie skorzystałem z majątku firmy.
ale jeżeli tego nie będę robił, to tego podatku nie będę płacił. I właśnie te tematy dotyczące ryczałtu są doprecyzowane. Wcześniej były wątpliwości, co ja mogę wykorzystać jako majątek firmy prywatnie, czego nie mogę. I tutaj niestety te zmiany są raczej na minus, czyli są bardzo zero-jedynkowe. Jeżeli korzystam prywatnie z firmowego auta, płacę podatek normalnie jako ryczałt od przychodów ze spółki na CIT-cie estońskim. Natomiast plusem jest to, że jakby wyjaśniono przepisy dotyczące przerzuconych dochodów. O co tutaj chodziło? Załóżmy, że mam dwie spółki na estońskim CIT-cie. Jedna fakturuje drugą. I w takiej sytuacji, w myśl tych przepisów, pojawiały się interpretacje Urzędu Skarbowego, że jedna z nich powinna zapłacić podatek. Ja się pytam, dlaczego, jeżeli tak naprawdę my w ogóle nie wychodzimy z tymi pieniędzmi z systemu estońskiego CIT-u. Jeżeli będziemy chcieli wypłacić dalej do osób fizycznych, tam powinien być dopiero podatek do zapłaty. Także to jest poprawione. Kolejna rzecz, jeżeli będziemy fakturowali taką spółkę na estońskim CIT-cie ze swojej działalności gospodarczej z innej spółki, to też nie będzie problemu, nie będą to przerzucone przychody. Jeżeli oczywiście cena jest rynkowa, spełnimy wszystkie warunki zapisane w ustawie, to zawsze warto obejrzeć. Ale dzięki temu proszę zauważyć, jaką mamy bardzo fajną strukturę podatkową. Czyli nie płacimy podatku w Polsce tak długo, jak chcemy rozwijać firmę i zostawiać te pieniądze w firmie. Z kolei naszą pracę możemy opodatkowywać na podstawie czynności, które wykonujemy dla tej firmy. Jednoosobowa działalność gospodarcza, być może ryczałt 8,5, fakturka na spółkę ze estońskim CIT-em. Oczywiście są tu pułapki. Czyli na przykład nie mogę fakturować czynności, które powinienem zrobić jako dyrektor w spółce, bo to powinna być pensja dyrektorska, a nie faktura z mojej działalności gospodarczej, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja, z której można skorzystać. Co tam się jeszcze nam zmienia w prawie? Spółki holdingowe na pewno nam się zmieniają i tutaj one się zmieniają bardzo na plus. Wcześniej, czyli aktualnie, w 2022 roku, spółka holdingowa może mieć 95% zwolnienia od dywidend, które otrzymuje, ale spółka zależna, spółka holdingowa to spółka, która ma spółki córki, otrzymuje z nich dywidendy. Mogą być to spółki córki z Polski, mogą być to spółki z zagranicy. I spółka zależna miała dużo obostrzeń, które powodowały, że nie wszystkie dywidendy mogły podlegać pod to zwolnienie. W nowym roku ta spółka zależna już będzie miała mniej kryteriów do spełnienia, czyli więcej spółek będzie tymi spółkami zależnymi, a zwolnienie z wypłaconych dywidend będzie wynosiło 100%. Więc jeżeli ktoś ma spółkę, która ma z kolei spółki córki, szczególnie poza Unią Europejską, wtedy nie mamy tak wiele zwolnień podatkowych, to naprawdę może bardzo dużo zaoszczędzić, bo cała dywidenda, która będzie trafiała do spółki polskiej, będzie zwolniona z opodatkowania w takiej sytuacji. Poza tym zmienia się nam też ryczałt od najmu prywatnego. Jeżeli ktoś wynajmuje nieruchomości jako osoba fizyczna, już nie będzie mógł korzystać z zasad ogólnych, będzie musiał korzystać z ryczałtu, czyli będzie musiał płacić 8,5% PIT-u albo 12,5% PIT-u od swoich przychodów. No i to jest zła wiadomość dla osób, które mają duże koszty z tego tytułu. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby to jakoś przymodelować, zawsze jest jakaś szansa, ale to już jest na tyle szczegółowy case, że myślę, że warto by było jakby z daną osobą można było porozmawiać indywidualnie na ten temat. Jeżeli chodzi o pozostałe jeszcze zmiany, które nam się pojawiają... Ja wejdę w słowo, bo widziałem taki tytuł prasowy podatek minimalny. Bardzo mnie to zaniepokoiło, bo brzmi nieciekawie. Dokładnie, jeżeli zarabiasz więcej niż 2 miliony euro rocznie przychodu, to już powinieneś zacząć się martwić. I tutaj bardzo ważne, jest wiele nagłówków w internecie, podatek minimalny jednak nie wejdzie. I to nieprawda. Podatek minimalny wejdzie, tylko trochę później. Czyli były pomysły, żeby opodatkować spółki, które mają małe dochody, mają duże przychody i w takiej sytuacji to było według Urzędu Skarbowego nieuczciwe, że nie płacą podatku. Tak? No przecież miały koszty, ale no, dla Urzędu Skarbowego było to nieuczciwe. Te przepisy zostały na razie jakby odroczone w czasie, czyli 2022-2023 mamy święty spokój, ale w 2024 te przepisy mogą się pojawić. I teraz pytanie, w jakiej formie? Pewnie dowiemy się dopiero w 2023. Internet w ostatnich tygodniach żył podatkiem belki. Na czym tam stanęło? No właśnie, to jest kolejny temat. Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. Podatek belki w Polsce, ja uważam, że to jest jeden z najbardziej nieuczciwych podatków ever, po pierwsze, tak? Bo to działa na takiej zasadzie, że jak mamy zyski, to zyski są wszystkich, dzielmy się nimi. Ale jeżeli mam stratę, to niestety strata jest moja i w przyszłym roku mogę część tej straty sobie odliczyć w zeznaniu podatkowym i to tylko od zysków z giełdy. Więc wygląda to słabo. O co chodzi i jak to wygląda? W tej chwili mamy 19% podatku od zysków kapitałowych, a w przyszłości, w 2024, ma się pojawić 20% podatek z tytułu belki, ale pierwsze 10 tysięcy złotych ma być zwolnione z opodatkowania. Absolutnie kwota wolna, uważam, że ok, w porządku, bo ktoś nawet ma lokaty i tak dalej, jest ok. Natomiast podwyższenie do 20% podatku od pieniędzy, które ja ryzykuję na giełdzie, jeżeli mi się uda zarobić, powinienem zapłacić 1/5, według mnie poroniony pomysł. I tutaj
wracając do CIT-u estońskiego, też uważam, że w złym kierunku idziemy, jeżeli chodzi o pisanie prawa. Bo zamiast zrobić to tak, jak jest w Estonii, czyli spółka generuje zyski, nie wypłaca dywidendy, nie płaci podatku, to my mamy w tej chwili zapis, który mówi o tym, że okej, ta spółka nie będzie płacić podatku, ale mamy już, zaczynają się pojawiać dziesiątki wyłączeń, dziesiątki ulg, zwolnień i tak dalej, czyli prawo nam się bardzo komplikuje, tak jak ustawa o PIT, w której tak naprawdę musimy rozpatrywać, ile z tych dziesiątek ulg nam przysługuje, ile zwolnień, ile doliczeń i tak dalej. I w estońskim CIT-ie uważam, że też zyski kapitałowe powinny być zwolnione z opodatkowania tak długo, jak nie wypłacimy pieniędzy ze spółki. A na razie niestety tak nie jest i niestety nie zapowiada się, żeby tak było. A co się dzieje na poziomie samorządowym? Czy podatki lokalne też czekają jakiejś zmiany? Niestety tak. Z racji tego, że mamy wysoką inflację, z racji tego, że Nowy Ład zabrał pieniądze samorządom, to umówmy się, samorządy nie zmniejszą sobie w tej chwili kosztów, które miały, tak? Nie będą ich optymalizować. Te koszty przerzucą na nas, więc liczmy się tutaj z podwyżką opłat lokalnych, szczególnie podatek od nieruchomości. Na razie czytam informację, że podatek od nieruchomości może wzrosnąć najwyżej od 25 lat. A to znaczy, że każda osoba, która posiada nieruchomość, bardzo mocno to odczuje. Co nie zmienia faktu, że on jest ciągle w Polsce względnie niski. Z tym się też zgadzam. Ciągle, to ważne słowo. Jeszcze. Podwyższona kwota wolna przy spadku, zwiększone limity przy darowiznach, czyli podatki takie bardziej prywatne, personalne. Co tam się dzieje? Tak, tutaj też mamy w sumie aktualizację taką wymaganą. To tak jak podwyższaliśmy kwotę wolną w Polsce od podatku dochodowego, przez wiele lat jej nie ruszaliśmy, w końcu ją podwyższyliśmy. I tutaj mamy tą samą zasadę. Przez wiele lat nie ruszaliśmy w ogóle kwoty wolnej od darowizn, nie ruszaliśmy kwoty wolnej od spadków i w tej chwili faktycznie się to powiększyło. Także jeżeli ktoś dostaje w tej chwili spadek, od nowego roku, będzie mógł liczyć na to, że ta kwota wolna od otrzymania spadku będzie znacznie większa. Jeżeli chodzi o kwestie podatków od darowizn, również te limity wzrastają. Natomiast pamiętajmy, że mamy inflację, więc te wzrosty, okej, fajnie, że są, one od wielu lat nie były, a dodatkowo jeszcze ta inflacja niweluje ten wzrost, więc to też uważam, że to jest w pewnym sensie zmiana kosmetyczna. Z racji tego, czym się zajmujesz, masz kontakt z wieloma przedsiębiorcami, więc zapytam, jak aktualnie oceniasz to, co się dzieje? To znaczy, czy polscy przedsiębiorcy cały czas radzą sobie mniej więcej tak samo, czy jednak rzeczywiście widać kryzys i dzieją się rzeczy niedobre? Dzieją się rzeczy niedobre, ale też musimy podzielić sobie, rozgraniczyć jakby rodzaj klientów. Jeżeli to są jakieś duże firmy, one sobie radzą cały czas. Okej, może mają spadek dochodów, ale jest w porządku cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa, szczególnie jakieś małe rodzinne biznesy albo jednoosobowe działalności gospodarcze, szczególnie gastronomia lub firmy, które są zależne od energii, tutaj dzieje się naprawdę kiepsko. Bo raz, bardzo wzrosły ceny gazu swego czasu. Po drugie, mamy wysoką inflację. Po trzecie, mamy koszty pracowników, które są naprawdę wysokie. No bo jeżeli porównamy sobie netto, a super brutto, no to minimum sobie musimy dodać te 40%, które tak naprawdę idzie w eter. Pracownik tego nie widzi, a pracodawca niestety musi to odprowadzić. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o małe biznesy, jest kiepsko. I to potwierdzają również dane z CEIDG. To nie jest tak, że rozmawiałem z trzema przedsiębiorcami i oni powiedzieli, że jest słabo, tylko nawet jeżeli sobie zobaczymy na dane z pierwszego półrocza poprzedniego roku i z pierwszego półrocza tego roku, to możemy porównać, że poziom zamkniętych firm wzrósł o 25%, a poziom zawieszonych działalności wzrósł o 40%. Myślę, że jeszcze gorzej będzie w styczniu i w lutym. I tutaj dlatego warto pamiętać o optymalizacji kosztów w firmie zawsze, nawet jeżeli dobrze zarabiamy, powinniśmy pilnować optymalizacji kosztów, ale też optymalizacji podatków, tak? Czyli jedna rzecz to optymalizacja kosztów, i tutaj zawsze zaznaczam, zawsze można coś zrobić. Czy skorzystać z outsourcingu? Być może są jakieś nierentowne gałęzie biznesu, które warto po prostu już odciąć, a trzyma się je sentymentalnie. Czasami jest tak, że faktycznie płacimy duże podatki, jeżeli jesteśmy na przykład na jednoosobowej działalności gospodarczej, na zasadach ogólnych albo na liniowym, możemy to zmniejszyć o połowę bardzo często. Dlatego uważam, że przedsiębiorcy powinni faktycznie analizować, co się zmienia w prawie i rok w rok, nawet jeżeli te zmiany nie są duże, podejść do tego na zasadzie, ok, mój biznes wygląda w tej chwili tak i tak, może mogę się zoptymalizować, może mogę płacić mniej. A co się dzieje po drugiej stronie mocy, czyli w urzędach skarbowych? Jak tam wygląda sytuacja, w jakim kierunku idą zmiany, jak wygląda ten kontakt na linii przedsiębiorcy skarbówka? Ten kontakt robi się coraz bardziej elektroniczny i nazwałbym go bardziej inwigilacją niż kontaktem w tej chwili, bo mam wrażenie, że niedługo urząd skarbowy nie będzie musiał nas o nic pytać, żeby wszystko wiedzieć. I niestety w tym kierunku idziemy. To są trendy z zachodu i one będą u nas coraz mocniej zauważalne. O co chodzi i jak to wygląda? Po pierwsze, pamiętajmy, że
Cały czas mamy walkę z gotówką. Limity transakcji gotówkowych, płatności gotówkowych będą stopniowo maleć. I tak to wygląda. Albo one maleją, albo są zapowiadane, że w przyszłości zaczną maleć. Niestety tego nie unikniemy. W 2024 mają być obniżone limity transakcji gotówkowych w relacjach przedsiębiorca-przedsiębiorca, jak się nie mylę, chyba do 8 tysięcy złotych. Co to jest 8 tysięcy złotych pomiędzy przedsiębiorcami? Czyli wszystko będzie musiało być robione przelewem. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, w relacji przedsiębiorca-osoba fizyczna, to będzie 20 tysięcy złotych. Oczywiście pod warunkiem, że nic się nie zmieni. I tutaj kolejna ważna rzecz, nie można dzielić transakcji. Czyli nie może być tak, że ja Ci wystawię 3 faktury po 4 tysiące, po 1 trzeciej, bo traktujemy to jako jedną całą fakturę, jeżeli to jest jedna cała usługa warta 12 tysięcy złotych, więc muszę w takim razie rozliczyć się w formie przelewu. Czyli już Urząd Skarbowy będzie wiedział o wszystkich wpływach, jakie mamy na konto. Już od dawna wie, kto jest właścicielem firmy, bo mamy centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, który jest ustawowo wymagany. Każdy, kto założył spółkę, musi uzupełnić ten rejestr. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce płacić, jeżeli ktoś chce prowadzić biznes, ma zachęty w formie płatności bezgotówkowych. Więc jeżeli będzie zajmował się tylko i wyłącznie płatnościami bezgotówkowymi, będzie mógł liczyć na przykład na szybszy zwrot VAT-u. Więc w tym kierunku idziemy. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak wypłacałeś ostatnio pieniądze z bankomatu. Ja jakiś tydzień temu korzystałem z Euronetu. Limit 800 zł na jedną wypłatę, czyli jeżeli chciałbyś wypłacić kilka tysięcy, to musiałbyś trochę poznać przy tym bankomacie. Kiedyś był 1000, wcześniej było 4000, więc cały czas ten limit spada. Oczywiście można pójść do placówki do banku i sobie wypłacić większą kwotę, ale czy nie idziemy w tym kierunku, że robi się pewne utrudnienie, żeby korzystać z tej gotówki? I podobnie z Hiszpanii. Też czytałem o tym, że Hiszpania coraz bardziej likwiduje liczbę bankomatów, jaką w tej chwili ma, żeby ludzie bardziej korzystali z płatności bezgotówkowych. Zresztą te trendy, które są w tej chwili za granicą, są bardzo ciekawe, chociażby Francja też jest ciekawym przykładem. O tym pisaliśmy na Facebooku u nas na jaknie płacić podatków.pl. Chodzi o kwestię basenów. Czyli we Francji trzeba płacić podatki od posiadanego basenu, wnieść opłatę, jeżeli taki basen się jakby u siebie montuje. I dużo osób tego nie zgłaszało. Co zrobił Urząd Skarbowy we Francji? Wykupił oprogramowanie, sztuczną inteligencję, która mogła namierzyć baseny na zdjęciach satelitarnych na Google. Dzięki temu wiedzieli, komu wysłać informacje o tym, że ma podatek niezapłacony z tytułu basenu. Czy tak będzie w Polsce? Oczywiście, że będzie tak w Polsce i to jest kwestia czasu. Podobnie zresztą w Hiszpanii, gdzie mamy bardzo rozbudowany system w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestie związane z danym podatnikiem. Czyli jeżeli wpiszemy sobie tak naprawdę imię, nazwisko delikwenta, to pojawia nam się od razu cała siatka osób z rodziny, czy ma dzieci, do jakie dzieci chodzą do szkoły, gdzie on pracuje, czy płaci podatki, jaki ma majątek. I tutaj, jeszcze mówiliśmy o picie, to powiem, jak wygląda kwestia PIT-u w Hiszpanii, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz, która u nas się pojawi. Tam nie wpisujemy tylko przychodów, kosztów i wyliczamy dochodu. Tam wpisujemy cały majątek, a ten majątek bardzo szczegółowo rozpisujemy. Wpisujemy, ile ktoś miał gotówki na koniec danego roku podatkowego. Ile miał pieniędzy na danym koncie bankowym i wpisujemy normalnie, jaki to jest bank, jaki to jest numer konta, ile miał pieniędzy na tym koncie na ostatni dzień roku podatkowego. Wszystkie konta tak wypisujemy. Jeżeli ktoś miał spółki akcyjne, jeżeli ktoś miał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jakąkolwiek, ile miał procent udziałów, jaka jest wartość bilansowa spółki, mnożymy to razy liczbę udziałów, jaką tam osoba miała. Jeżeli ktoś miał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jeszcze nie zamknął roku podatkowego, to ile w takim razie ta spółka miała pieniędzy na kontach bankowych na ostatni dzień roku. Więc wszystko trzeba uzupełnić. Wyobraź sobie sytuację, kiedy polski Urząd Skarbowy będzie zbierał takie dane i wpiszesz sobie w jednym roku 10 tysięcy euro, że masz gotówki, a w kolejnym wpiszesz 100. Urząd Skarbowy powie, nie wynika to z faktur, nie wynika to z wypłaty z konta bankowego, nie dostajesz żadnej darowizny i tak dalej, nie ma żadnych pożyczek, więc skąd ta kasa, człowieku? I w tym kierunku niestety obawiam się, że idziemy. Co nie zmienia faktu, że nadal uważam, że trzeba się w Polsce optymalizować legalnie. Oczywiście, coraz częściej będą to płatności przelewowe, ale proszę pamiętać, optymalizacja to nic złego, jeżeli ją robimy w 100% legalnie i uważam, że jest kilka trików, które zawsze warto zastosować. Nawet w Polsce, nawet nie posiadając żadnej spółki zagranicznej. Mam nadzieję, że to wideo nie będzie stanowiło podpowiedzi dla polskich urzędników, co można skopiować do naszego systemu z Hiszpanii. Na koniec zapytam jeszcze, jak według Ciebie powinien wyglądać system podatkowy, mając na uwadze po prostu Twoje doświadczenie z ostatnich miesięcy, lat i kontakt z przedsiębiorcami? Ja widzę, że przedsiębiorcy chcą mieć proste prawo podatkowe. Doradcy podatkowi chcą mieć trudne prawo podatkowe co do zasady, a przedsiębiorcy chcą mieć proste prawo. I uważam, że w tym kierunku powinno się pójść. Czyli jeżeli chodzi o PIT, poszedłbym w kierunku jednej, liniowej stawki podatkowej. Jaki poziom? Oczywiście to trzeba by było wykalkulować, ale żadnych ulg, żadnych zwolnień, żadnych dodatków. Kwota wolna, oczywiście, tak, bo osoby najmniej zarabiające powinny mieć kwotę wolną, żeby te pieniądze przeznaczyć, czy to na edukację, rozwój, na podstawowe potrzeby. A następnie liniowy podatek.
Czyli niezależnie ile zarobię, płacę cały czas procentowo tą samą stawkę. Ja wejdę tutaj w słowo. Estonia jest świetnym przykładem. Od początku transformacji zawsze mieli liniówkę. Stawka się zmieniała, co prawda, ale zawsze mieli liniówkę, nic takiego się nie stało, świetnie się rozwinęli, nawet trochę lepiej niż Polska. Dokładnie. I tam Urząd Skarbowy zupełnie inaczej działa. Urząd Skarbowy jest jakby centralną jednostką, a w każdym mieście mamy punkty obsługi klienta, do których mogę zostawić deklarację albo załatwić jakieś proste rzeczy, zmiana adresu i tak dalej. Ale jeżeli ja potrzebuję interpretację podatkową, jeżeli mam jakąś kontrolę podatkową, to też uważam, że tym powinna zajmować się jedna centralna jednostka i tak idziemy w kierunku cyfryzacji. Tak? Elektroniczne faktury, wszystko na przelew, więc dzięki temu nie będzie takiej sytuacji, że Urząd Skarbowy w Warszawie powie jedno, Urząd Skarbowy w Krakowie powie drugie, a w Poznaniu dojdzie do wniosku, że zupełnie inaczej trzeba podejść do tych przepisów. Jedna centralna jednostka, która to wszystko rozlicza. O wiele mniej pracowników w administracji, jeżeli mamy jedną liniową stawkę, bez ulg, bez wyłączeń, tu nie ma co sprawdzać. Płacę podatek od wygenerowanego dochodu, dziękuję, do widzenia. I nie ma karania ludzi przedsiębiorczych, bo jeżeli ktoś zarobi 5 milionów, on nadal płaci 17, czy tam ile byśmy zrobili, czy 15% podatku. A czemu ma być to progresywnie? Tak samo kwestia ZUS-u. Jeżeli ja zarabiam więcej, to nie powinienem w takiej sytuacji płacić więcej ZUS-u. Ja częściej nie choruję, albo inaczej nawet. Jeżeli ja więcej zarabiam, to na pewno nie pójdę na NFZ, na leczenie. W takiej sytuacji dlaczego ja, jak prowadzę działalność gospodarczą, mam płacić więcej ZUS-u, jeżeli więcej generuję dochodu? Ja bym poszedł w ogóle w zupełnie innym kierunku, czyli prywatne ubezpieczenia. Na pewno by się pojawiły ofert prywatnych ubezpieczeń, które mają identyczny zakres jak NFZ. I jest konkurencja na rynku. Ja mogę wybrać jedno albo drugie. Ja muszę być ubezpieczony, okej, rozumiem, to powinno być zrobione, tak? Czyli trafiam do szpitala, nie dostaję nagle wielkiej faktury, ale ja mogę sobie wybrać. Albo wybieram NFZ, albo prywatne ubezpieczenie, które będzie na pewno o wiele tańsze. I powinno być w takiej samej cenie dla wszystkich. A jeżeli uważamy, że trzeba jakoś rozdzielić albo karać osoby, które powinny płacić większą składkę zdrowotną, to raczej bym wolał zapakować jakiś podatek na niezdrowym jedzeniu. Bo te osoby, czy na papierosach i tak dalej, bo to te osoby potencjalnie będą częściej u lekarza niż te osoby, które prowadzą działalność i skupiają się tylko na tym, żeby wykonać swój biznes. Też temat VAT-u. Ujednolicić te stawki. To nie może być tak, że jeżeli towar jest stosowany w ten sposób, to będzie taka stawka VAT-u, a w ten sposób to taka stawka VAT-u. Powinna być prosta zasada, jak najmniej stawek VAT-u i ten towar, taka stawka. A jak ja go wykorzystam, czy ta parówka będzie w hot dogu, czy ta parówka będzie, nie wiem, w czymś innym, to nie powinno mieć absolutnie żadnego znaczenia. Także jest kilka rzeczy, które na pewno można poprawić, tylko trzeba by było, niestety, ale zmniejszyć kadrę pracowników w administracji i na to się nikt nie odważy. Jedna równa stawka VAT-u obowiązuje na przykład na Tajwanie, 5%, choć jest jeszcze ciekawsze miejsce, w Hongkongu ta stawka wynosi 0%. I kolejna rzecz to temat legislacji. W Polsce powinniśmy podejść do tego, chociażby tak jak do podatku Belki akurat. Nie chodzi mi ogólnie o samą ideę, ale chodzi o to przygotowanie. Czyli mówimy o tym, że podatek Belki być może wejdzie w 2024, czyli mamy cały rok na przygotowanie się. I tak powinny być przepisy w Polsce wprowadzane, czyli czas na rozmowę z ekspertem. Oczywiście już pomijam, że w Polsce zrobią to źle, jeżeli nawet chodzi o ten podatek Belki, tak? Ale ogólnie powinniśmy mieć co najmniej rok na przygotowanie się. Czyli rząd mówi w 2022, w 2024 będzie zmiana przepisów. W 2023 z ekspertami dopracujemy, jak to ma wyglądać. I to jest w porządku. I kolejna rzecz, żeby odchudzić to polskie prawo, bo jeżeli ktoś sobie weźmie ustawę o PIT, to zobaczy, jaka to ustawa jest duża. Powinno być tak, że jeżeli wprowadzamy jeden zapis uszczegóławiający coś, to powinniśmy usunąć dwa inne. Czy to w tej ustawie, czy to w jakiejkolwiek innej, żebyśmy odchudzali trochę te ustawy, a nie robili z nich takich potworków, jakie w tej chwili mamy. Bo później się okazuje, że jedno wyłączenie jest akceptowalne, jeżeli przeczytamy artykuł taki, taki, taki oraz taki i spełnimy jeszcze warunki X, Y, Z, które są napisane w innej ustawie. To nie jest prawo przyjazne dla przedsiębiorców i dla podatników. Dlatego powinno się je uprościć na maksa. Oby to wszystko szło w tym kierunku, przy czym no niestety raczej się tego nie spodziewam. Niestety nie, możemy sobie pomarzyć. To ja na sam koniec zachęcę wszystkich naszych widzów, żeby koniecznie rozwinęli opis tego filmu, ponieważ znajdziecie tam link do wciąż rozdawanych przez nas darmowych e-booków i audiobooków o tematyce gospodarczo-ekonomicznej, link do konferencji kapitalistów, ponieważ przygotowujemy nasze wydarzenie biznesowe i link do naszego drugiego kanału. Tak, tak, nam zależy, ma drugi kanał i tam znajdziecie między innymi filmy z wspominanej tutaj Estonii czy z Tajwanu, także polecamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i do zobaczenia.